Moja obecna praca, zaangażowanie w Fundację Małych Stópek, przede wszystkim w tym wymiarze obrony życia, nie jest sprzyjający tak, abym był bardziej z młodymi, tak jak to kiedyś bywało, kiedy uczyłem w szkole, kiedy byłem księdzem zaangażowany, można powiedzieć, tylko i wyłącznie w duszpasterstwo w parafii. Ten przepis na tych młodych w kościele, których tak dzisiaj brakuje, jest jeden, po prostu obecność. To jest najważniejsze. Jeżeli będzie obecność, której każdy z nas pragnie, młodzi też potrzebują obecności, na pewno nie zastąpi tej obecności ta obecność internetowa. To nie jest to, czego potrzebujemy, ale takie towarzyszenie młodym osobom. Moje doświadczenia w wymiarze tego duszpasterstwa młodych jest bardzo, bardzo takie owocne, bo można powiedzieć, że wszyscy moi obecni współpracownicy w Fundacji Małych Stópek to są moi młodzi z tego duszpasterstwa kilkanaście lat temu i także całe zaplecze Fundacji Małych Stópek, pomocników Fundacji Małych Stópek, to też są osoby z duszpasterstwa młodych, dlatego też wiem, że warto inwestować swój czas, swoją energię w młode osoby. Nie tylko po to, żeby mieć z tego takie korzyści, jak ma fundacja, te zaplecze pracy, Fundacja Małych Stópek, ale po prostu dlatego, że oni tego potrzebują, żeby oni sami później mieli bardziej poukładane życie, żeby byli bliżej Pana Boga, żeby byli w kościele, potrzebują tej takiej zwyczajnej obecności, nic szczególnego, po prostu duszpasterska obecność kapłana wraz z młodymi w działaniu. I to jest ten przepis, który moim zdaniem będzie sprawdzał się nie tylko teraz, ale zawsze.